pewno tego nie zrobił jeden człowiek, tylko cały szlak ludzi. Chodząc na pierwszy raz, zwróć się uwagę na to, jak mądry jest niektóry. Bardzo proszę grupę, żeby weszła część do tej wnęki i zaraz wam opowiem, gdzie się teraz znajdujecie. Moi drodzy, weszliście teraz na ten poziom schodami, których dawniej w ogóle tutaj nie było. Tu wszystko było zamurowane. Na ten poziom można było tylko dojść z zewnątrz. I wejście do roku. Tak, słuchajcie. A co to są za drzwi? O, te drzwi to dosyć wyjątkowa sprawa. Są to drzwi, które prowadzą do świata bajki i baśni. Lecz niestety od ponad 100 lat nikt nie przekroczył progu tych drzwi. Niestety klucz zaginął. Klucz zaginął. I tak, moi drodzy, tu na środku znajdował się otwór. I tam pod nami były lochy. Spuszczano tego człowieka na sznurach lub na dragnicy sznurowej i ten człowiek tam mógł przebywać rok, najdłużej rok i 6 tygodni. Natomiast to pomieszczenie, w którym wy teraz jesteście, była to komnata rycerska. Tutaj za mną jest kominek, w którym palono i ogrzewano się. Co się tu dzieje? Smok! Kolego, gdzie ty idziesz? Przecież goni nas smok. No właśnie o smoka mi chodzi. Dobrze się czujesz? Po co to robisz? Król obiecał mi połowę królestwa i... I co? I królewnę za żonę. A ładna chociaż ta królewna? No. Wiesz co, rób co chcesz, ale ja bym się tak dla dziewczyny nie poświęcał. Poza tym jak cię smok zeżre, to i tak nie poznasz swojej królewny. No i jeszcze jedno, skąd wiesz, czy cię będzie chciała? Zanim pójdziesz walczyć ze smokiem, wyślij jej SMS-a. Ja uciekam, ty rób co chcesz. Hey!
Co nam się dzieje? Buta. Stary, nie pękaj, bądź mężczyzną. Płacz. Czekaj tu chwilę na mnie. Zaraz cię przyprowadzę.
Poczekaj, poczekaj. Muszę już lecieć. Cześć. Spuszczony do głębokiej studni na dziedzińcu zamkowym jesteśmy.